Hej. Hej! Jak się nazywacie? I ja mam na imię Ryotaro Sakamoto i on... No... A on kto? Mam na imię Masayauchi. Aha. Masayauchi. A ja już zapomniałam, jak ten pierwszy się nazywa. A ty pierwszy jak? Ryotaro Sakamoto. Ryotaro? Jezus, Marek, to jest skomplikowane. Ryotaro, tak. Ryoto to jest znak na smog. I to jest, Ryotaro to jest bardzo popularne imię w Japonii. Ale wolniej mów, wolniej mów do cholery. Próbuję cię łapać, tak. gonię cię, już dwa razy się wywaliłam, no. Ryotaro. Tak. Ryo to jest smog. Taro oznacza pierwszy syn w rodzinie. Więc Taro bardzo często spotykamy w Japonii. Aha. Takie imię. Taki Sławomir, tak? Coś takiego. Tak, tak, tak. Dobra, okej. Jasne. Dobra, to dla mnie jesteś Sławek, a ten drugi rozkmin, jakie masz to imię? Masa znaczy... Masa znaczy co? Ciężar. Saint. Świąteczny? No, dawaj, światowit jesteś chyba, tak? Dobra, światowit i Sławomir, dobra. A powiedz mi, co oznacza nazwa waszego duetu? Tak, Amaterasu oznacza... nazywa Bóg z mitologii japońskiej. Okej. Okay. On się tak nazywa, tak? Tak, tak. Mm-hmm. A to jest ona. A to jest ona w ogóle, tak? Ona. Jak to nazywało? Bogowie? Bogowie, dobrze tak, mówisz, tak? Bogowie, tak. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Nie, super, świetnie, rewelacja. Co was sprowadza do Polski? On mi mieszka w Polsce, ale on tylko rok, tak? Od października już wróci do Japonii, a ja 8 lat mieszkam w Polsce. I tu zostajesz, tutaj? Tak, na szczęście. Fajnie! Ale no na szczęście zostajesz w Polsce. Teraz w Japonii mamy dużo pada deszczu, tak? Bora deszczowa, tajfun, trzęsienia ziemi, a tutaj nie ma. Okej, patrzcie! Dobrze, ale czemu on chce zjechać z Polski? Spodobało mu się? No tak. Nie podoba mu się? Czekaj, pociągnę ten wątek, bo się wkurzyłam. Światowi, czemu ci się w Polsce nie podoba? Czemu mu się w Polsce nie podoba? Olej ją. Dobra, i co wy będziecie w tych szlafrokach? Jak to się nazywa? Kimona. Jak to się nazywa ten strój? A to jest ten strój, nazywa się Happy. No i co? Nie. Żadne kimono tu. Happy. Czekamy na show. Bardzo was prosimy. Po takim występie to przez tydzień jesteś spokojny, nie?